Wiemy już wszystko na temat baraży, z kim i gdzie Polska potencjalnie zagra w finale. Lewandowski odebrał kolejne wyróżnienie i przemówił w języku hiszpańskim. Real Madryt i FC Barcelona walczą o 16-letniego Messinio. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku selekcjoner reprezentacji Albanii z prestiżowym wyróżnieniem. Bramkarz nie został wyrzucony z boiska za drugą żółtą kartkę. Angel Di Maria opluł brazylijskiego kibica, który rzucił w piłkarzy kubkiem. Argentyńczyk zapowiedział zakończenie kariery. Francja zostanie wyrzucona z Mistrzostw Świata do lat 17? Haaland wspiera swój były klub. Jeżeli lubisz tak sobie od czasu do czasu obejrzeć te piłkarskie newsy, no to zachęcam do subskrypcji kanału, a jeżeli doceniasz moją pracę, łapa w górę, naprawdę mile widziana. Przejdźmy do newsów. Wiemy już wszystko na temat marcowych baraży do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Przed losowaniem pewne było to, że pierwszy mecz zagramy u siebie z Estonią, a naszym potencjalnym rywalem w finale może być Walia. Wczoraj poznaliśmy pozostałe szczegóły. Rywalem Walijczyków w drugim półfinale będą Finowie. To jest całkiem dobra wiadomość. Zła jest taka, że ewentualny finał rozegramy na stadionie rywala, w Walii lub Finlandii. Półfinały zaplanowano na 21 marca 2024 roku. Finał rozegrany zostanie 5 dni później. W sieci widać spory pesymizm przed meczem w Cardiff. Nie wygląda na to, że w konfrontacji z Walią będziemy faworytami. A jak wy oceniacie losowanie? Czy damy radę awansować na Euro 2024? Dajcie znać w komentarzach. Spójrzmy jeszcze na pozostałe ścieżki, z których awans uzyskają kolejne dwie reprezentacje. W ścieżce B Izrael zagra z Islandią, a Bośnia i Hercegowina z Ukrainą. Gospodarzem finału wygrany drugiej pary. W ścieżce C Gruzja zmierzy się z Luksemburgiem, a Grecja z Kazachstanem. Finał rozegrany zostanie w Gruzji lub Luksemburgu. Selekcjoner reprezentacji Albanii został wyróżniony za osiągnięcie awansu do Euro 2024. Mało kto się spodziewał przed rozpoczęciem eliminacji, że Albania wygra grupę E. Ogromna w tym zasługa selekcjonera Silvinio. Brazylijczyk otrzymał od albańskiego premiera Ediego Ramy nagrodę Złotego Orła. Co ciekawe, trener jest pierwszym człowiekiem z zagranicy, który został tą nagrodą uhonorowany. Inną prestiżową nagrodą został wyróżniony także Robert Lewandowski, ale zanim to, partnerem kanału jest Football Team, darmowa przeglądarkowa gra w trybie menedżera piłkarskiego. Tworzysz swojego piłkarza, trenujesz go, grasz w klubie i rywalizujesz z innymi graczami na całym świecie. Rejestrując się z mojego linku dostaniesz na start 2000 punktów energii, a przy okazji pomagasz, bo Football Team za każdą rejestrację przekazuje złotówkę na dom dziecka. To jest taka nasza świąteczna akcja. Jeżeli wbijesz minimum 200 overall, to zapraszamy Cię do naszego klubu. Link w opisie. Dziennik Marka na uroczystej gali rozdał nagrody dla najlepszych piłkarzy La Ligi poprzedniego sezonu. Polski napastnik w kampanii 2022-23 strzelił 23 bramki, dzięki czemu został królem strzelców rozgrywek. Za to osiągnięcie otrzymał trofeum Pichichiego. Co ciekawe, po odebraniu nagrody przemówił w języku hiszpańskim. Buenas tardes y podemos probar hablar en español. Lewandowski podkreślił, że jest bardzo szczęśliwy z kolejnego wyróżnienia. Real Madryt i FC Barcelona mają stoczyć bój o Messinio. 16-letni Estevao Willian uchodzi za jeden z największych talentów na świecie. Obecnie Brazylijczyk bardzo dobrze spisuje się na Mistrzostwach Świata do lat 17, gdzie strzela bramki i notuje asysty. Według Mundo Deportivo Messinio przykuwa uwagę europejskich gigantów z Realem Madryt i FC Barceloną na czele. Ostateczny wybór ma paść między hiszpańskimi klubami. W bardziej uprzywilejowanej sytuacji jest Duma Katalonii, w której Estevao chce grać. Na Instagramie polubił komentarz o potencjalnym ataku Blaugrany. Sam Messinio w rozmowie z Mundo Deportivo przyznał: tak, oglądam niemal wszystkie mecze Barcelony. Jestem fanem klubu. Czuję wielki podziw dla zawodników, którzy tam grają i mam nadzieję, że ja też tam będę. Do niecodziennej sytuacji doszło w trakcie meczu Ligi Narodów strefy CONCACAF. Mowa tutaj o rywalizacji Meksyku z Hondurasem w ramach ćwierćfinału wspomnianych rozgrywek. Do wyłonienia zwycięzcy była potrzebna najpierw dogrywka, a potem rzuty karne, w których lepszy okazał się Meksyk. W trakcie konkursu jedenastek drugą żółtą kartkę zobaczył Edric Menjivar, jednak nie został usunięty z boiska. Sytuację wytłumaczył Dominik Górecki z portalu gol.pl. Meksyk grał z Hondurasem i doszło do karnych, podczas których sędzia pokazał drugą żółtą kartkę golkiperowi Hondurasu Edricowi Menjivarowi. Pierwszą ujrzał w 86 minucie, ale nie usunął go z boiska, bo druga żółta kartka podczas karnych nie oznacza zejścia gracza. Gdyby Menjivar zobaczył drugą żółtą w trakcie karnych, wtedy musiałby opuścić murawę. Wróćmy jeszcze na chwilę do niedawnego meczu Brazylii z Argentyną. Przypomnijmy, zanim zabrzmiał pierwszy gwizdek, doszło do ogromnego skandalu. Kibice starli się z funkcjonariuszami. W ruch poszły policyjne pałki. Argentyńczycy nie chcieli grać tego meczu, jednak ostatecznie doszedł on do skutku.
gdy w ramach protestu Albiceleste schodzili do szatni, zostali zaatakowani przez kibiców gospodarzy. W sieci pojawiło się nagranie, na którym jeden z Brazylijczyków rzucił w piłkarzy kubkiem. Di Maria nie pozostał dłużny i opluł widza. Jak sami widzicie, mecze Brazylii z Argentyną zawsze są meczami o podwyższonym ryzyku. Skoro już wymieniłem Angela Di Maria, to trzeba wspomnieć o jego decyzji dotyczącej reprezentacyjnej kariery. Argentyńczyk w mediach społecznościowych poinformował, że podczas przyszłorocznego Copa America zagra w barwach Albicelestes po raz ostatni. Będzie to zatem last dance 35-latka w drużynie narodowej. Całkiem niedawno pojawiła się informacja o odejściu polskiego trenera z Japonii z powodów osobistych. Informacja ta została potwierdzona przez samego Skorże na konferencji prasowej. Zmieniłem priorytety. Chcę wrócić do swojego kraju i spędzić czas z rodziną zamiast pracować. To była bardzo trudna decyzja, ponieważ przeżyłem w Japonii bardzo udany czas. To było najważniejsze doświadczenie w mojej trenerskiej karierze. Trener jednocześnie przyznał, że po około 5 lub 6 miesiącach będzie chciał wrócić do pracy. Czy to będzie ponownie Urała? O tym przekonamy się za jakiś czas. Duży skandal dotyczący Mistrzostw Świata do lat 17 wisi w powietrzu. Dokładniej mowa o reprezentacji Francji, która awansowała już do ćwierćfinału tych rozgrywek. Jak się okazuje, trójkolorowi mogą zostać wyrzuceni z turnieju. Dlaczego? We francuskich barwach we wszystkich meczach fazy grupowej grał Yannis Issoufou, który w eliminacjach do turnieju w Indonezji grał dla reprezentacji Nigru. Jest to wbrew regulaminowi, co może skończyć się nawet wykluczeniem z rozgrywek. Protest w tej sprawie złożyła reprezentacja Senegalu, która w 1/8 finału przegrała z Francją. Za podobną rzecz do tej przed chwilą wspomnianej z FA Cup został wyrzucony angielski klub. 14 listopada w powtórzonym meczu Barnsley FC pokonało 3-0 Horsham FC. Jak się jednak okazuje, wygrany tego meczu został wyrzucony z rozgrywek. Dlaczego? Według regulaminu w powtórzonym meczu mogą wziąć udział piłkarze, którzy kwalifikowali się do występu w pierwszym spotkaniu. Ta zasada została złamana najprawdopodobniej przez 20-letniego Aidena Marsha, który 7 listopada wrócił do Barnsley FC z wypożyczenia do York City. Wyrzucony klub wydał specjalne oświadczenie, w którym możemy przeczytać. Klub współpracował z FA i zaakceptował jego decyzję. Chcielibyśmy w tym miejscu przeprosić naszych fanów, graczy i personel za ten godny pożałowania błąd. Błąd, choć oczywiście niezamierzony, jest znacznie poniżej standardów, jakie wyznaczyliśmy w zespole. Erling Haaland postanowił wesprzeć kibiców swojego byłego klubu. Norweskie Bryne FK rywalizuje o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W sobotę w ramach barażu klub ten zmierzy się na wyjeździe z drużyną Start. Haaland postanowił opłacić bilety 200 kibicom swojego byłego zespołu, aby ci mogli dojechać na stadion rywala i tam wspierać Bryne FK. Informację tę potwierdził rzecznik prasowy klubu Ole Morten Hoberstadt. Na koniec jeszcze przed zapowiedziami meczów ciekawostka związana z reprezentacją Słowacji. Użytkownik portalu X Bakaru Banzai zauważył ciekawą rzecz. Słowacja w kwalifikacjach do Euro 2016 i Euro 2024 uzyskała dokładnie taki sam bilans wygranych, remisów, przegranych, goli zdobytych i goli straconych. Przy 10 rozegranych meczach jest to nie lada wyczyn. Po przerwie reprezentacyjnej do gry wracają ligowe rozgrywki. W Anglii zaplanowano 13. kolejkę Premier League, która zapowiada się interesująco. Na początek Manchester City zmierzy się z Liverpoolem. Tego samego dnia Newcastle podejmie Chelsea. Ciekawie może być także w trakcie rywalizacji Tottenhamu z Aston Villą. We Francji rozegrana zostanie 13. kolejka Ligue 1. W piątkowy wieczór prawdziwy hit. Paris Saint-Germain podejmie AS Monaco. O kolejne czyste konto Marcin Bułka powalczy w meczu z Toulouse. W Hiszpanii 14. seria spotkań La Ligi. FC Barcelona o zwycięstwo powalczy na wyjeździe z Rayo Vallecano. Real Madryt natomiast zmierzy się z Cadizem. Za naszą zachodnią granicą 12. kolejka Bundesligi. Dziś Bayern Monachium zagra z FC Köln. Pozycję lidera postara się utrzymać Bayer Leverkusen, który na wyjeździe powalczy z Werderem Brema. We Włoszech odbędą się arcyciekawe pojedynki w ramach 13. serii spotkań Serie A. Napoli z nowym trenerem na ławce zmierzy się z Atalantą. Juventus natomiast podejmie Inter. Sprawdźmy jeszcze plany na 16. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmie Wartę Poznań, a Raków Częstochowa zagra z Krakowią. Na który mecz czekasz najbardziej? Co będzie oglądane i dlaczego? Daj znać w komentarzu pod filmem. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!